Fajne, fajne. Nie ma jak piwa ważyć. Cały cech piwowarów na marne pójdzie. A w domu żona, dziadki. A dzieje się. Straszne czasy przyszły w nasz gród. No ale cóż to tak stoi tak? Trzeba do znachorek z doktorowa się udać i o radę jaką spytać. Może nam co pomogą. Właśnie. Wszak Zofia na czarach się zna. Jesteście moje miłe. A żywo! Żółek mi tu przynieś! Zaraz w mieście! Do mnie wyschły! Ugniatać! Gotować! Mieszać! Za Boga, zaraza! Zaraza! Ratujcież nasze znachorko! Ratujcież! Widzisz przecież co się dzieje! Ludzie mrą, wody nie ma! Ratuj nas, Zofiu! Ratuj! Ratuj! A cóż wam poradę? Zaraza zdradła, bo będzie i pójdzie! Podążają! Podążają! Powitać trzeba! Kawał historii naszego królewskiego miasta Grodzisk Wielkopolski. Historia, która jest ciągle wieczna. Historia, która przypomina nam o tym, co się działo w Grodzisku, a dzięki piwu grodziskiemu i wodzie grodziskiej. Jak przed laty nasi ojcowie wozami konnymi wozili piwo grodziskie, tak my od 11 lat autobusami jeździmy i wozimy wodę grodziską Ojcze Bernardzie. W podziękowaniu za tą wodę, która tutaj dzisiaj płynie. Proszę Państwa, ten spektakl był odegrany w ubiegłym roku, ale miałem bardzo dużo telefonów z prośbą, ażeby to powtórzyć. Przy Centrum Kultury Rondo dzięki pani Hani Majkowskiej. Pani Haniu, prosimy. Zostało to znowu odegrane. W imieniu samorządu grodzickiego, pana przewodniczącego, jak również własnym, pani Haniu, dziękujemy za wszystko, co pani nam przypomniała przez tą historię tej wody grodziskiej.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję ojcze Bernadzie za tą wodę. I do zobaczenia jutro. Przyjedziemy w 15 autobusów do ciebie, ażeby podziękować za tą wodę. Dziękujemy bardzo. A wy, żebyście dobre piwo ważyli.